Widzę, że się denerwujesz. To jak? Ona całe swoje życie myślała, że jestem jej siostrą. Ale mówiłaś, że macie dobre relacje. Jako siostry. Cześć, Basia. I siostry. Wszystko dobrze? Jak się czujesz? Jak się mam czuć? Wiesz, co zrobiłam, nie? Wiem. Dlatego tu jestem. Słuchaj, ja... muszę ci coś powiedzieć. To będzie dla ciebie szok. No. Ale chcę to zrobić, bo... obie trochę zabłądziłyśmy. Ja tutaj, ty tam. Siora, co jest? Zaczynam się bać. Ja... No gadaj, no! Jestem twoją mamą. Co? Jestem twoją mamą. Wkręcasz mnie. Nie było łatwo na początku. Ja miałam 15 lat, jak zaszłam w ciążę. Chciałam cię wychowywać, ale moja mama się nie zgodziła. Bała się, co sąsiedzi powiedzą. A potem już wiesz, jak było. Moja mama cię wychowywała. Czyli, że to nie jest moja mama, tylko babcia? Babcia. Ale ja byłam ciągle obok, ciągle gdzieś. To jakiś żart. Wymyśliłyście to z matką, żeby mnie ratować? Policja, dragi, rozboje! Nie, to prawda. To szmato ty! Basia. Gdzie jesteś? Ile mam lat? 15! Nie pomyślałeś, żeby mi powiedzieć o tym wcześniej? Żebyśmy się stamtąd wyniosły? Żebyśmy były razem, we dwie! Wolałaś więzienie niż nie, mnie! Nie, nie, Basia, nie! Jak nie?! Gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? Ile tu będziesz siedzieć? Jak stąd wyjdziesz, będę dorosła, rozumiesz? Zabrałaś mi życie z tobą! Zabrałaś mi dzieciństwo! Wiesz, jak ja bym cię kochała? Nienawidzę cię! Kocham cię.